jeszcze raz refren, światło zbetleje, nową światu daj lepiej. Światło zbetleje, nową światu daj lepiej, pokoju płomyk nie oczeka nas. Światło zbetleje, nową światu daj lepiej, pokoju płomyk nie oczeka nas. Światło zbetleje, nową światu daj lepiej, pokoju płomyk nie oczeka nas. Światło zbetleje, nową światu da nadzieję, pokoju płomy nie potrzeba nam. Jak już słyszeliśmy na samym początku, drodzy równi duchowie, hasłem przewodnim tegorocznego światła pokoju jest, jakie hasło było? Głośnie. Dobro jest w nas. Nie. Dobro jest w nas? Dobro czy? Dobrze. Pokój jest w nas. Ale skoro my mamy w swoim sercu takim wielkim, bądź też takim malutkim, bądź też takim pciutkim, bądź też takim wielkim, mieć pokój, to tym pokojem powinniśmy się podzielić z kim? No jak myślicie, z kim powinniśmy się podzielić tym pokojem, który mamy w swoim sercu? Tym dużym i tym małym? No to już nie. To z kim? Może tam na dole będą wiedzieć. Z kim? No to przejdziemy na to. Z kim? Duch Święty. Z przyjaciółmi, dobrze. Z drugą, z drugiem, którzy siedzą koło nas. I w takim układzie, skoro jest pokój w nas i tym pokojem mamy podzielić się z drugim człowiekiem, który siedzi obok nas, to podajemy tej osobie, która siedzi po prawej, bądź też po lewej stronie, naszej, rękę i mówimy jej: dobrze, że jesteś. To teraz kolejne zadanie. Podajemy osobę rękę, która się nie poprawia, bądź też po lewej stronie mówimy: pokój jest w tobie. Już teraz na pewno zapamiętaliśmy, że z nas jest obecny pokój, że tym pokojem możemy dzielić się tak jak tym betlejemskim światłem z innymi ludźmi i to światło przekazywać innym ludziom. Wystarczy tylko jeden gest. Jedna rzecz, by tym, co mamy, najcenniejszego podzielić się z inną osobą. Ale tym, co tak naprawdę powinniśmy się dzielić, to jest właśnie dobre słowo. To jest ta wiara, która jest w każdym z nas. Bo tą wiarą powinniśmy się dzielić i tym, co Pan Bóg mi dał. Bo Pan Bóg kocha każdego człowieka. I tego małego, tego smutnego, tego uśmiechniętego, i tego, który zamawia, i tego, który się boi i się wstydzi. Bo Bóg kocha każdego człowieka. Bo Bóg tak bardzo mocno nas ukochał, że dał swojego Syna, który umarł na krzyżu za nasze grzechy. Dlatego dzielimy się światłem. Dzielimy się miłością. Tą miłością, którą Pan daje każdemu z nas. Tym, co mamy najcenniejszego, to dał nam właśnie Bóg, tą miłość do drugiego człowieka i do niego samego. I tak jak to światło, kiedy weszliśmy, to był tylko zaledwie, zobaczcie, taki jeden mały płomyk, prawda?
jeden błąd. Ale od tego jednego płomyka, który jest, zobaczcie, tam z tyłu tyle zostało zapalonych zwierzy. Od jednego płomyka. Od jednego płomyka może zadziać się wiele dobrego. Tak jak był to spełnym chłopcem, który każdego dnia rano przychodził nad brzeg morza i wrzucał rozgłazdy z powrotem do tego morza. Początkowo ludzie przychodzili i śmiali się z tego chłopca. Lecz pewnego razu tego chłopca zobaczyła jedna bardzo mała dziewczynka. I ona razem z nim zaczęła rzucać te rozgwiazdy. Coraz więcej było ludzi tych, którzy próbowali uratować rozgwiazdy. Zobaczcie, jedna rzecz, jeden gest, a tak wiele znaczy dla innych osób. Jeden płomień, jeden ja. Ale jeżeli podzielę się tym, co mam z innymi ludźmi, to w tym momencie znajdę się w nas znacznie, ale to znacznie więcej. Dlatego dzielmy się tym, co mamy. Dzielmy się wiarą, dzielmy się miłością do Pana Boga z innymi ludźmi. Tak jak to światło rozbłysnie, tak niech pamiętajmy o tym, że pokojem, który jest w nas, możemy dzielić się z innymi ludźmi. Oh,
dawno.